Protesty wyborcze w Czerwionce-Leszczynach rozpatrzone. Doszło tam do błędu, który miał wpływ na wynik. Teraz dwóch radnych straci mandaty. Na ich miejsce wejdą nowe osoby. Od wyborów samorządowych minęły niespełna dwa miesiące. Paweł Jędrusik. Michał Toman, formalnie radnym nowej kadencji, był przez niespełna miesiąc. Teraz mandat najprawdopodobniej utraci, a wszystko dlatego, że w jednej z komisji obwodowych źle policzono głosy w wyborach do Rady Powiatu Rybnickiego. Choć kandydaci na radnych problem sygnalizowali tuż po wyborach, to dopiero teraz sprawa znalazła finał w sądzie. Dla mnie jest najbardziej przykre po wysłuchaniu zeznań, bo miałem możliwość wysłuchania zeznań członków komisji tej obwodowej, która popełniła, nie lubię tego słowa, bo to dla mnie to nie jest pomyłka, no to co się tam działo, po prostu ten chaos, ten poziom niekompetencji, niechlujstwa, dla mnie to jest po prostu nieumyślne fałszowanie wyborów, nie boję się tego. Sąd nakazał przeliczyć od nowa głosy. Okazało się, że dwójka radnych, Michał Toman i Lucyna Król, stracą swoje mandaty. O tym, że został popełniony błąd, jako jedna z pierwszych zorientowała się Gabriela Grochla, która teraz ma wejść do rady. Od razu po wyborach z rana już wiedziałam, że jest coś nie tak, ponieważ w obwodowej komisji wyborczej numer 12, w której głosuję i w dzielnicy Czuchów, tam gdzie mieszkam, głosowało sporo osób na moją osobę, między innymi rodzina. To już tych głosów nawet mogło być około 40, dodatkowo przyjaciele, znajomi. Tymczasem wynik wyborów wskazał, że pani Gabriela uzyskała 2 głosy. W rzeczywistości było ich grubo ponad 100. Pomylono listy naszego komitetu z komitetem, który również w nazwie ma słowo rozwój. No niestety to wpłynęło również na wyniki wyborów. Sąd wczoraj na postanowieniu stwierdził, iż wybory w tej komisji numer 12 w Czuchowie uznać za nieważne. Sąd wydał już wyrok w tej sprawie. Ma się on uprawomocnić po tygodniu.